Są dwie rzeczy, które miały bardzo duży wpływ na moje życie. Ospa wieczna i wieczne derby Belgradu. Ospa wieczna zryła mi gębę, a wieczne derby Belgradu zryły mi całkowicie beret, bo nie mogę bez nich żyć. No i właśnie jadę na kolejne derby, a to mają być 150 historyczne. Ma być tak zwana jazda na pełnej. No więc ja też nie ukrywam, że tym razem do Belgradu jadę się głównie napierdzielać. No już w Belgradzie. Najpierw napierdzielimy się w Paunie. Paun dla Belgradu to jest to, co bar ulubiona dla Warszawy. Miejsca kultowe. I tu kartofliskowa redakcja miała okazję potrenować przed ważnymi meczami. Albo po. Co pan podpatrzył, co można zaimplementować w ulubionej? Metraż. Jakbym tak rozciągnął ulubioną z takiego metrażu, to byłoby... Przyjazd do Pauna, to nawet kolega z Bahrajnu się zdecydował. Pół świata jechałem i dotarłem. Nic nie uda się mojemu szczęściu w tym momencie. W Paunie jest wszystko. Tylko syrena Ariela to brakuje. Wiesz, co to jest syren Ariel? Co? Syren Ariel. Weź sobie wpisz syren Ariel i to zobacz, kurwa. Mamma mia, mamma mia. To może jeszcze przyjdzie, poczekajmy, kurwa. Jak się mieszka w Bahrajnie? Chujowo, jak powiedz. Kozy są jakieś. Kurwa, ja ci pokażę zdjęcie, jak ja zrobiłem. Tydzień przed przyjazdem. Wychodzę z domu, idę na ten, idę... Na siłownię miałem iść. Dzień bez siłki, dniem stracony. Oczywiście. Chodzę z domu, patrzę, osiu stoi takich dwóch łebków, myślałem, myję osu. Przed wyjściem. To jest myślą? Tuka z Bahrajnu. Paun, wrota otwarte, który? 6:300. Żal wychodzić, ale podobno jutro otwierają o 6 rano. O 6 przychodzimy. Podbić kartę Paunie. Uwaga, rozpoczynamy szukanie hotelu. Gdzie mamy ten hotel? Nie wiem. Co jest ważne, gdzie jest hotel, kurwa. Ale nawet nie wiem, jak on się nazywa, kurwa. Słuchaj, nie, nazywa się ja piwo. Wiem, jak się nazywa? Piwo, hotel nazywa się piwo. No i udało się. Hotel odnaleziony. Trzeba to jakoś uczcić. A dziś w Belgradzie tylko jeden ciekawy mecz. Wielkie derby. O kurwa. Przepraszam. Wielkie derby. Piłkę ręczną. Vezda Partizan. O 18:00. Która jest? Która jest godzina? Za minutę jest, zdążymy. Za minutę szósta? Zobacz. A zdążymy, kurwa. Podobno ten mecz jest za minutę. Na czwartą kwartę zdążymy. Więc bardzo przepraszamy wszystkich fanów piłki ręcznej. To wskazuje na to, że chyba nie będzie relacji z tego spotkania. Jaki jest plan teraz? Najebiemy się i razem coś się wyrazi. Za spokojny weekend. To nie jest kibel! To kantor! Zamawiałeś? Tak wyszło. Ja muszę sobie zaraz jakieś krople do oczu wrzucić, bo czuję się, jakbym był najebany. Gdzie mamy ten hotel? Nie wiem, znajdziemy. Jaki jest w ogóle plan na dzisiaj? Spać, kurwa. Nie, plan jest tak, najebiemy się i zobaczymy, co się wydarzy. Co pan na śniadanie poleca? Jak nie starczy, jeszcze jest jedno tam. Mamy dzień derbowy, sobota. Z tej okazji zapraszamy Państwa na specjalne wydanie Cafe Football. No lepszej Cafe Football byśmy nie znaleźli. It's amazing. It's just amazing, you know. Absolutely great, I just can recommend it. If you see Belgrade, you have to see this place. To dla nas? Zwycięstwo. Konferencja prasowa, przedmeczowa, mikrofony już ustawione. What are the lineups for the game? I don't have any clue. To nie chcę już złamać, ja wtedy... Mi się podoba, mam jej Znowu się popakałeś. Znowu, ja to pał nie ciągnie płaczę chyba. Teraz były czewapy. To teraz pora na jakieś racuchy. 17:03. Zamieścili się z domu i oglądać teleekspres. Co my to oglądamy? Dawid, ja dzisiaj rano obiecałem u siebie na chacie, że połknę racę. Mam coś ze sami, bo nic nie widzę, kurde. Coś widzisz? Dobrze. Ty, Partizan Śmierci jest na pola. Dobrze grają? No nie wiem, jak się zmieni. Komplet jest chyba, nie? Mecz się sprzedał jak Lech Wałęsa. Tą drogą, pole, gdzie są moje, jest moje 100 milionów.
45 minut jemy czarny i jedziemy na pół. Ej, ty idziesz naprawdę? Nie, muszę się zgubić. Zdąć do mnie. Kolega jednak nie wytrzyma tych 45 minut, jestem już w korze. Nie łapie tych raz. Od tego mojej rękawicy. Było się dłużyło, ale już! Można iść na piwo. O kurwa! Bym się kontuzjował. No ile można czekać, kurwa! Ej, muzyka na żywo leci, chodźcie! Jak się blisko, to narzekałeś tam, patrz. Kończymy na dzisiaj, bo nosimy na lewo, a to już nie jest dobry nie tam. Wolno. A jeszcze słowo kluczące na ten wieczór. Kosowo! Kosowo! To jest serce SCB! Dziękuję bardzo. Jest niedziela. I co? Jaki plan? Najpierw myśleli, że coś się wydarzy. To jest zawsze jest jeden plan. Nie, no dzisiaj nie mogę. Nie? Nie, 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 nie. Ja dzisiaj gram w piłkę. To otwarte. Zatwory, no to otwarte. Tak? No ja, coś przekonuję. No oczywiście. To wszystko jest na odwrót. Jest, palenie jest zabronione i palenie jest dozwolone. Nie, ja nie, 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 ja nie, nie, ja nie będę. To chyba, że na piszę. Jedną wypijesz, nie. Wieczorem dasz. Nie, nie będę pił żadnej rakii. Kurwa. Kurwa, co tak ładnie pachnie w ogóle? Rakija. Czy wyjdzie, że ta rakija tak ładnie pachnie, kurwa. No, to ona. Kurwa. No, dobra. Po pół, dobra, po pół. Ale czekaj, nie, nie, popić. Po pół, spokojnie, dasz się radę, kurwa. Kurwa, się zrywam, śniadanie. Kurwa, dobre. Dobre. O, tam jakieś blogerki. Konkurencja. Podobę? Jakaś konkurencja za ścianą. Jakiś teledysk nagrywali podobno. Zanuś, jaki utwór? Jakiś chiński artysta to nagrywał. Daj se se ciężka kopiło na mnie pryt. Pozle swego szasa dostało je bojne ograde. Śniadanie się przeobraziło w obiad. I jak? Pyszna kurwa. Najlepsza. Delicious. Dobry. Śniadanie się trochę przedłużyło, o kilka godzin raptem. Ledwo. I musimy już ruszać na lotnisko. Te same atrakcje na tym lotnisku. No to wio. Serbskie linie lotnicze, klasa światowa. Piwko, kanapka w składzie pasta, 15% ananasa, ciastko kokosowe. Ananas podobno bardzo dobrze wpływa na smak nasienia, a kokos na zapach kupy. Niedziela, godzina 20. No już w Warszawie. Trzeba było wrócić wcześniej, bo za godzinę bardzo ważny mecz zespołu Kartofliska. Łatwo może nie być, bo dzisiaj gramy z liderem. Kurwa. Jest tak. Kurwa. Warto było przelać te litry. Tyle treningów. Nawet wymioty były dzisiaj. Nie wygraliśmy, ale remis z liderem. 4-4. Przed następnym meczem też chyba muszę polecić do Belgradu.